Witajcie, moi drodzy. Jak się macie w ten wtorek? Tak, jest wtorek i nagrywam dopiero teraz podsumowanie zeszłego tygodnia. A to tylko dlatego, że wydarzyły się dwie sprawy. I pierwsza podstawowa rzecz to to, że w zeszłym tygodniu dość słabo się czułem. I nadal nie jestem w jakiejś szczytowej formie. Do tego stopnia, że wczoraj, czyli w poniedziałek, wylądowałem na SOR-ze, bo serce mi nie domagało. Krótko mówiąc, nie będę wchodził w szczegóły, nie będę się wdawał tutaj w jakieś duperele, ale wychodzi na to, w ostatnim czasie przeszedłem COVID-a bezobjawowo, co spowodowało, że nawet o tym nie wiedziałem. Bezobjawowo, słowo klucz. I to strasznie osłabiło mi serce do tego stopnia, że cały zeszły tydzień, jak nigdy, spałem po 10 godzin, spałem w ciągu dnia, pracy między spotkaniami, musiałem sobie robić przerwy na krótką drzemkę, bo nie miałem po prostu... Jezu. Nie miałem siły. Jak słyszycie, mój głos nadal nie jest idealny, bo coś mi padło na płuca i właśnie się z tego jeszcze leczę. Dostałem antybiotyki, które dzisiaj wieczorem wezmę. No wiecie, żeby brać co 12 godzin, więc dopiero wieczorem będę brał swój pierwszy antybiotyk. No i z tego powodu właściwie nie wchodziłem do swojej kanciapy. Ja właściwie nie robiłem nic. Chyba na 5 minut uruchomiłem edytowanie Battle Reporta OPR-owego i tym się skończyło, że zostawiłem to w pizdziec po prostu. Nie miałem siły. Po prostu nie miałem siły siedzieć przy kompie. Nie miałem siły siedzieć, nic robić. Nie wiem, jakim cudem w ogóle pojechałem i dałem radę do Katowic dojechać. Pewnie dlatego, że Teraflu brałem co kilka godzin, chyba 3 razy czy 4 razy dziennie. I to jakoś mnie wzmocniło i wytrzymałem wycieczkę do Katowic i wieczór tam. No i powrót. Więc hobbystycznie nie za dużo się działo. Coś bardzo ważnego postanowiłem. Pamiętacie, ostatnio na streamie mówiłem, że będę chciał wrócić sobie może do malowania Wiedźmina, modeli z Wiedźmina, jak już troszeczkę, bo już troszeczkę kolejkę zbiłem ze swoich modeli, które mam do malowania i może coś innego, ciekawszego bym zrobił, ale powiem szczerze, ku niezadowoleniu pewnie wielu ludzi, że postanowiłem sprzedać Wiedźmina. Postanowiłem sprzedać cały zestaw. Link do mojej aukcji na OLX-ie macie w opisie. Stwierdziłem, że nie ma sensu, żebym to trzymał. Niech to idzie do ludzi, niech ktoś się z tego cieszy. Zestaw mam nadzieję, że w dosyć dobrej cenie, czyli 3 dodatki, podstawka, monety i kości za 1000 zł. Jeżeli odezwiecie się do mnie, wy, jako moi widzowie, możemy się dogadać do jakiejś innej ceny, ale raczej coś koło tego będzie. Zbyt dużo nie będę, nie będę opuszczał. Natomiast przyszły do mnie rzeczy Zaka, które wam w sumie pokażę teraz. A przyszedł mi zestaw taki, który sobie złożyłem. Przede wszystkim Panzer Grenadier Division Europe, zestaw 10 kolorów od AK, bo bardzo lubię te kolory. Fortunate Sons, 10 figurek i 11 w zestawie z farbami oraz koszulka Federal Standard, taka w niemieckiej szarości. Więcej o tym w kolejnym materiale, który zrobię tak naprawdę tylko o tym, jak to malować, jak to składać i w ogóle. Więc to było AK, a teraz pokażę wam coś, co odebrałem sobie dzisiaj przedpremierowo, tak aby zacząć już coś z tym robić. Krut! The Way of Krut! Przyszły już boksy, one się nazywają Tau Empire Army Set i moim zdaniem powinny się nazywać Krut Empire. Mimo, że czegoś takiego nie ma. Jest oczywiście Tau Empire, a kruty są jego częścią. Więc teraz szybciutko pokażę wam, co jest w środku, zanim zrobię taki oficjalny unboxing, bo ten materiał zobaczycie zaraz, a no, oficjalny unboxing może się pojawić później. Jest taki trochę schowany materiał, póki mam siłę. I jeszcze leki mnie nie dojechały i nie muszę iść spać. Oglądamy. No dobra, słuchajcie, odpakujemy. Ups. Jedna folika. Macie taki sneak peek, jakiego jeszcze nikt nie miał na moim kanale.
sumie. Bardzo ładne pudełko. Pudełko w pudełku. A, to pudełko też jest zaklejone. Chyba. Tak? Nie? Nie, to pudełko już nie jest zaklejone. Więc tak staram się nie rozrywać. Szkoda trochę, że nie jest to jakieś takie twarde pudełko, no ale twarde pudełka są chyba zarezerwowane dla nowych edycji. O, zaczepiła się. Fajnie, to na pewno się coś połamało. Ale to i tak jest nadal fajne, sztywniutkie pudełko. No i zobaczmy sobie, co jest w środku. Dobra, to tak, żeby było trochę czarnego i żebyśmy widzieli. To jest pewnie jakiś ten Krut Commander, który tam jest na skałce, bo widzę Hero skałkę, więc i tu widzę jego nóżki, więc to jest ten ziutek fajny, nowy szefu. Tutaj mamy pewnie jednego z tego dużego, takiego nie Krutoxa, tylko a może Krutox, może to są nowe Krutoxy? No chyba tak, bo mają działka, więc to pewnie będzie Krutox duży, a Krutoxów powinno być w pudle. Powinny być jeden taki, drugi taki. Czyli dwa takie... Właściwie nie, to jest Krutox, a to są jakieś inne. To są jakieś inne. Pierwszy model, który oglądaliśmy, to był ten. To jest Krutox, czyli jest jeden. Teraz mamy tutaj jakiegoś też szefuncia. Nie wiem, który to jest. Tak, to jest ten. To jest ten. Ten koleś. No widzicie, mała wypraseczka. Pewnie będzie kosztował ze stówkę. Znając życie, tutaj mamy te trzy... Raz, dwa, trzy biegające, zaraz sobie zerkniemy do kodeksu, te biegające, jak one, nie ma ich nazwy chyba tutaj. Krutox Rampages. O, Krutox Rampages. I 20 Krut Karniworów, które będę składał. Krut Karniwory, czyli zwykłe kruty. Zwykli bojsi krutowi, że tak powiem. O, widziałem, że jakieś, że coś odpadło. Zaczepiła się, fajnie, to na pewno się coś połamało. Tak było źle spakowane, że mi odpadła jedna jakaś część. Musimy to odłożyć i zachować, bo może się okazać potrzebne. Dobra, zanim przejdziemy sobie do kodeksu, mamy oczywiście jeszcze podstawki. To wyrzucimy, to wrzucimy sobie na spód i wrzucimy wypraski z powrotem. Zobaczcie, że zrobię to sobie tak z wami. Będę miał już wszystko przygotowane, żeby usiąść sobie przed telewizorem z dzieciakami i wziąć się za rozkładanie. No a teraz zobaczcie kodeks. Kodeks jest bardzo fajną rzeczą. To jest, no chyba z tego co rozumiem, wersja limitowana. Mamy gumeczkę. A tutaj, widzicie, mamy... A, fajnie, taka teczka. I wszystko tutaj mamy. Super. No dobra, czyli bardzo fajna teczka. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Teczka, którą można sobie zamknąć i schować w plecak. I wszystkie te duperele trzymać w niej. Szkoda, że z brzegu tutaj nie jest nic napisane, ale spoko, fajnie. Ok, czyli mimo, że to nie będzie to sprzedawane osobno, jest to Tau Empire Army Set Rule Pack Printed in China. Dobra, zerknijmy sobie, co tutaj mamy. Mamy instrukcję oczywiście do modeli, do hunting packu, znaczy do hunting packu, do tych riderów, do Krutoxa. On się jakoś inaczej nazywa teraz? Czy on się nazywa inaczej? Nie no, Krutox Rider się po prostu nazywa, a ci są Rampages, tak? Te latające, biegające są Rampages, Krutox Rampages. No i mamy tych i szefunciów. No dobra, okej, czyli to jest nudy, to do modeli. Mamy bardzo ładnie wydany kodeks. Tak jak powiedziałem, jest on ta sama okładka, co w poprzednim już kodeksie, który wam pokazywałem podczas podcastu. Ale nie mam go nigdzie już tutaj pod ręką. Jest to sama okładka, która już kiedyś była, tylko że z elementem, z jakimiś elementami dekoracyjnymi. No jest oczywiście dużo ładnie wydana. Bardzo ładnie karty, datasheety. Wszystko fajnie, wszystko w porządku, wszystkie statystyki, wszystkie strategemy, różne way of working, rulesy. Rulesy to jest połowa kodeksu. No bo co mamy od strony 74 zaczynają się rulesy, a kończą się gdzieś na stronie 135, więc prawie połowa kodeksu to rulesy. No i mamy zasady, mamy lore, który można sobie przeczytać. For the Tauwa, Showcase, Combat Patrole, zasady do Combat Patroli, no i mamy normalne zasady. Także bardzo ładnie wydany kodeks, powiem szczerze, tak na pierwszy rzut oka. Oczywiście więcej pokażę tego kodeksu w
recenzji jakiejś, znaczy w recenzji, w takim no proper unboxingu, ale to chciałem wam pokazać, żeby troszeczkę wam dać smaczek. Podobnież ma być, o, jest też i, ja bardzo to lubię, akurat możecie się ze mnie śmiać, ale ja bardzo lubię, jak jest wstążeczka, bo mogę sobie na przykład tak jak teraz, o, zaznaczyć i wziąć do czytania. No, ale mamy coś najważniejszego, coś, na co ja czekałem od wielu lat w 40, a mianowicie karty jednostek. I to mnie strasznie cieszy. O Jezu! O Jezu! Ale ładne to jest. No dobra, GW wie jak nie połechtać. O Jezu, jakie to jest ładne. Jakie to jest ładne. Zobaczcie. O! Jakie śliczne. Jakie śliczne. O Jezu. Dobra, co tu mamy? Tu mamy wszystkie... Aha, okej. Okay. I mamy nawet Combat Patrol Detachmenty. Datasheety, przepraszam. 4 do Combat Patroli, a tu są już normalne. Zasady armijne. Pathfindery. No dobra, czyli mamy... Mamy sobie... Czekajcie, zoomuję wam, żebyście widzieli może lepiej troszkę. O. Mamy sobie różnego rodzaju tereny. Bardzo się cieszę, bo mam ten cały zestaw i chciał go wykorzystywać. Storm Surge'a mam niezłożonego. Sun Shark'a gdzieś mam. Razor Shark'a nie mam. Hammerhead'y, Skyray. O, matko, się to posklejał. Devilfish'e, Skyray'e, Hammerhead'y, Riptide'y. O, Broadside'y. No, skleił się coś? Są grube te karty. Albo się posklejały. Zobaczcie, jakie grube są. To jest bardzo fajne. Piranie, Krut Farstokes, ja sobie Kruty odłożę wszystkie, bo ja Krutami będę chciał zagrać sobie. Krut Houndy, Krut Rampages, Krutox, no właściwie to wam powinien pokazać, Krutox Riders, Krutox Carnivores, Krut Lone Spear, czyli jakaś jedna kolejna wersja, Krut Flesh Shaper, War Shaper, no i Vespidy. Vespidy oczywiście będzie tylko pewnie... O, jeszcze Krut Tail Shaper. Vespid Stingwings. I to wszystko. No i tutaj już Fire Warriorzy. Polecam wam mocno próbować rozszerzać te karty, bo są mocno szczepione. Bardzo ciężko mi się je rozrywa, że tak powiem. Dark Strider jest. Ktoś tam mówił, że może nie być Dark Stridera. Ethereal... Cut Fireblade, Commander Shadow Sun jest, Tau Empire Drones i Tau Empire Army Rule, czyli to wszystko. No i to wszystko bardzo ładnie jest wydane. Oj, powiem wam szczerze, no to mi zrobiło dzień. To jest tak śliczne, że ojejku. Mamy jeszcze oczywiście Commander Cloud Spear do Combat Patrol Detachment, Combat Patrolu będę chciał sobie złożyć na pewno i zagrać sobie, żeby ograć zasady. Pathfinder Team, Breacher Team i jeden Devilfish. I to jest bardzo fajne. No ale oczywiście na początku będą Kruty. Ojejku, zobaczcie. Ale to jest śliczne. To jest taki detal, nie? Niby taki detal. Ale jak widzicie, ucieszę starego nerda. No i kodeks oczywiście też ładnie wydany. Jeszcze raz. Już od kilku edycji nie czytałem lore Tau, więc przyda mi się przeczytanie i odświeżenie sobie, a na razie sobie jeszcze złożymy pudełeczko tak, żeby ładnie wyglądało, no i żeby podczas dzisiejszego streama, jak będę coś mówił, to żebyście mieli to tam sobie w tle, moi drodzy. No to tyle, słuchajcie. Na chwilę obecną jakoś się czuję. Mam nadzieję, że dzisiaj dam radę zrobić stream. Mam nadzieję, że nie będę dętka o 21 i nie pójdę spać. Nie obiecuję wam, ale zakładam, że będzie stream. Tak bym bardzo chciał. Będziemy sobie... Prawdopodobnie będę składał te modele, więc będziemy sobie siedzieć, składać Kruty do mojej armii. No i może wyciągnę też jeszcze swoją poprzednie modele i zobaczę, co tam w nich mam, tak aby sobie po prostu zobaczyć, ile punktów będę miał, zobaczyć w tej nowej aplikacji, nie w nowej aplikacji, w tej aplikacji, zobaczyć ile tam, gdzie to jest, gdzie to się plasuje i tak dalej. Także trzymajcie kciuki, jeśli dam radę, to do zobaczenia dzisiaj o 21.15, a jeśli nie dam rady,
to do zobaczenia w najbliższym czasie, kiedy będę na tyle silny, żeby zrobić streama i z wami się spotkać. Trzymajcie się ciepło. Nara.